trenerze, długo czekaliśmy na pierwsze zwycięstwo, 10 kolejek, ale wreszcie się udało. No tak jak powiedziałem na początek, te pierwsze mecze będą takie frycowe. No dzisiaj akurat wyszliśmy bardzo zmotywowani. Wiedzieliśmy, że Pomorzanie wygrał z Radunią. Oglądaliśmy skróty meczu i widać było, że ten zespół jest nieźle przygotowany taktycznie i gdzieś tam fizycznie. Podjęliśmy walkę, mieliśmy swoje założenia taktyczne, że chwilę poczekamy i tylko będzie możliwość, to presujemy. Stały fragment gry dzisiaj akurat nam wyszedł. Debiut, można powiedzieć, z powrotem tego Mikołaja. Mikołaj potrafi znaleźć się w polu karnym, gdzieś tam dziubnął, strzelił bramkę. Powiem tak, pracowaliśmy w tygodniu nad tym, żeby to doskonalać. O tak, były te stałe fragmenty bite, była gra gdzieś tam pod ten zespół, pod Pomorzani. No i dzisiaj nam to wyszło, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Chciałem podziękować chłopakom, bo no tak jak mówię, jak się przegrywa 8 kolejek, czy tam jak się nie zdobywa przez 9 kolejek punktów i dostaje 10 tam jakieś porażki, bolą, tak? Ale chłopaki cały czas gdzieś są motywowani przeze mnie, przez zarząd, sami się motywują, myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Tak powiedziałem, jeden mecz to nie wszystko. Dalej musimy trenować, walczyć o każdy punkt. I trzeba być dobrej myśli, że będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję.